Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was w ten piękny niedzielny poranek. Przychodzę z takim tematem bardzo, bardzo, sądzę, istotnym z punktu widzenia rozwoju świata perfum i świata perfum w ogóle. Otóż Avon wydał bardzo, bardzo ciekawy flakonik perfum. Bardzo drogi. $1200 cena regularna. Wczoraj zaglądałam na ich stronę. Można było kupić za $1000 flakonik w kształcie pawia, pokryty szczerym złotem i przyozdobiony kryształami Swarovskiego. Dźwięki w tle, które słyszeliście przed chwilą, to Maja walczy z piłeczką. No takie urozmaicenie ścieżki dźwiękowej. 1886 flakoników, ponieważ limitowanych, numerowanych, ponieważ ma to nawiązywać do daty powstania marki. Także stosunkowo niewiele, a w środku bezcenne ingrediencje, najprawdziwsze, najcenniejsze, tak jest powiedziane w materiałach prasowych. Produkt zresztą zrobiony w Korei. Odsyłam Was na stronę Avonowską, Avon.com, i tam poczytacie sobie o tym. Neroli, czyli tam jest powiedziane chrupiące neroli, czyli domyślam się, że te kwiaty neroli są takie właśnie, jak się je zrywa, takie chrupiące. Więc najprawdziwsze neroli. Pojawia się konwalia. Ona jest najczęściej syntetyczna i to nie jest tak, jak pisał jeden duży magazyn polski na licencji zagranicznej, że z konwali się nie da zrobić perfum. Oczywiście, że się da zrobić, tylko te ilości, które wychodzą, to są ilości śladowe, więc byłoby to bardzo drogie, więc być może jest to konwalia drogą euflorage, bo to tylko tak można by było, tą drogą pozyskana. Absolut jaśminu, ciepłe piżmo, to tak tłumacząc z angielskiego. No to tyle o składzie, więc no ciepłe piżmo, mam nadzieję, że, bo piżmo daje efekt ciepła, więc mam nadzieję, że nie jest to prawdziwe piżmo. I właściwie to tyle, co można powiedzieć o składzie perfum, to przy okazji wykorzystam fakt, żeby powiedzieć Wam, jaka jest moja teoria, dlaczego taki, a nie inny flakon. Otóż Avon w latach 70., koniec lat 60. lubił wprowadzać tak zwane takie flakoniki, oni na to mówili karafka. Czyli do takiego flakonika można było kupić taki flakonik zastępczy, na ten z kolei mówiono fluffy flakon, czyli taki pulchny, czyli większy, pękaty, który się uzupełniało po prostu, bo to jest taka zwykła nakrętka. Bardzo dziękuję Łukaszowi i serdecznie go z tego miejsca pozdrawiam za te ciekawe flakoniki. To jest produkt o nazwie Rajski Ptak. Natomiast PAF też był w ofercie marki. Ja takiego flakonika nie mam, ale mogę Wam pokazać na przykład Bażanta. Dawno tych flakoników nie pokazywałam, więc to jest właśnie Bażant. No więc to są te karafki po prostu. O, widzicie, o tak, tu się odkręca tą główeczkę. Taki to był, powiedzmy, styl, charakter. Myślę, że dzięki temu marka się wyróżniała. No marka Avon zaczynała od książek i perfum. Także jeszcze może przy okazji pokażę Wam inne flakoniki. Były też rybki, był jednorożec. Także ten pomysł, który marka Avon po prostu teraz wprowadziła na rynek, uważam za po prostu świetny. Jeszcze z takich większych pokażę Wam. Coś tu chyba źle robię. To może nie jest główka od tego. To będzie chyba to. Było trochę zabawy. To są jakieś takie morskie stworzenia. Tu jest ten kolejny. Ale też takie oto cuda. No jest tego bardzo, bardzo dużo. Trochę przykurzony. Mam nadzieję, że nie widać. Ciekawe, czy było tyle figurek, ile jest figurek w szachach. Kto wie i może mi odpowiedzieć na to pytanie. Będę wdzięczna. To byłby trzeci, nazwijmy go, marynistyczny. O tak, oj, bo tu covidek szaleje, żeby mi nie strącił tych flakoników. To jest mój ulubieniec, no jest naprawdę słodki. Teraz widziałam wieżę Eiffla na stronie zagranicznej Avonu, nie wiem, czy w Polsce też jest dostępna. O tak się tą główkę odkręca. Tak to wygląda. Jeszcze są fajki, jeszcze są militaria, jeszcze z soczkiem. Fajka, nawet szkło powiększające. Nawet nie udało mi się go otworzyć, bo nie wiem, czy będzie mnie widać. No i tak sobie siedzi, zakurzony nawet w pudełku. No i jeszcze wracając do marynistycznych, to będzie jeszcze taki kartonik z flakonikiem. A też z soczkiem, kochani.
Tak chcę wam pokazać. Nie wiem, co widać. Tak, się. Tak to wygląda. Jeszcze tu gdzieś są takie motywy świąteczne, ponieważ święta się zbliżają, to chcę wam pokazać świąteczne flakoniki. Za każdym razem, jak otwieram kartonik, bardzo mi żal tych kartoników. Nie wiem, czy nie będę przechowywała w ten sposób, że będę osobno trzymała kartonik, osobno flakonik, żeby właśnie już tych wieczek nie ruszać, nie napoczynać. To chyba... No i jeszcze właśnie taki motyw. Tak wtedy były te flakoniki, a kartoniki tak wyglądały. Tu był motyw, tak samo ten rajski ptak. Tu był tylko rajski ptak, a napis był tu... Nie wiem, czy kamera coś odczytuje, bo ja w podglądzie widzę niewiele. Ups. Także. Niedzielny poranek, w miarę cichy. Aha, to była taka. Takie nawet mieli świąteczne. Teraz też robią świąteczne flakoniki. I teraz nie wiem, od czego to było. Czy to było od tego flakonika, czy jeszcze był inny. Była też taka załączona. No, skarpeta ozdobna. Taki symbol amerykański, amerykański symbol świąt. I jeszcze chcę wam pokazać, no jeszcze mi zostały trzy rzeczy, jeśli już pokazuję. Avon 1886, woda kolońska. Bardzo ładna woda kolońska, po prostu chyba mam dwa flakoniki. Już właściwie też nie do używania, tylko do pokazywania. I teraz z okazji dla uczczenia 1886 rocznicy mają tego, perfumy się nazywają tego Pawia. Perfumy nazywają się Avon Charmed Eau de Parfum. Będzie w opisie filmu. Nawet może spróbuję linka. I taka ciekawostka, perfumy. Tradycyjnie tu jest tylko rysuneczek, a napis tutaj. Avon Oriental Blossom. Przesłodziutki, przeuroczy. Na koniczek i ostatni zabaweczka taka, którą też chcę wam pokazać. Samochodzik, ale może najpierw o tak. A ten chyba pusty na szczęście. I to koło zapewne jest bardzo sprytnym, tak, sprytnym umiejscowieniem koreczka. No, takie. Na pewno pamiętajcie, że to jest sprzedaż katalogowa i bezpośrednia. Rządzi się innymi prawami, także myślę, że to na pewno była bardzo, bardzo skuteczna metoda na zwrócenie uwagi. I chyba jeszcze przegapiłam, tak, był jeszcze jeden flakonik głowa takiego wojownika, ją mam niestety uszkodzoną. Po prostu trzymam już ją osobno, bo jest po prostu krucha. Także tu już chowam te cuda, cudeńka. Na pewno kto z was pamięta, wiem, pokazywaliście mi na przykład pianino też było. Ktoś z was mi pokazywał chyba taki flakonik. No było tych cud i cudeńek w ramach marki, oj. Muszę przyznać, że ten zbiór jest całkiem zacny i muszę po raz kolejny podziękować Łukaszowi. Jeszcze raz dziękuję, wam dziękuję za uwagę. Powiedzcie, czy zwróciliście uwagę na ten flakonik, czy macie zamiar kupić, czy jest to cena dla was zaporowa, czy nie. Myślę, że warto kupić, polecam szczerze. Takie zakupy, numerowane, no to jest gratka. Jak na flakonik numerowany, to jest taka cena standardowa, powiedzmy. A jak już kupicie, to się pochwalcie, dajcie zdjęcie. Dziękuję za uwagę. Życzę wam wszystkiego pachnącego. Pa, pa.